Na udział w programie zdecydowałem się, ponieważ jest to koncert charytatywny. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna inicjatywa. To jest koncert charytatywny. Można pomóc wybranej osobie. A poza tym ludzie dobrze się przy tym bawią. To jest też fajne wydarzenie kulturalne. Tak sądzę. Marta jest uczniem ambitnym, szybko uczącym się i chcącym, zaangażowanym oczywiście. Igor jest bardzo wymagającym trenerem. Jest, uważam, że jest zresztą niezwykłym profesjonalistą. Potrafi w nim ułożyć nam cały układ, trzymać to wszystko, o wszystkim pamiętać. Myślę, że dla artysty teatralnego najtrudniej jest zatańczyć technicznie, a nie grać, że się tańczy. W naszej współpracy nie ma żadnych trudnych elementów. Dla mnie najtrudniejszym elementem jest świadomość własnego ciała. Muszę konkretnie wiedzieć, jak mam się ustawić, co robi moja lewa noga, prawa ręka, gdzie mam trzymać głowę, jak mam się wyprostować. Dla mnie to jest niezwykle trudne wyzwanie. Cieszę się, że tańczę z Martą, ponieważ chciałem zobaczyć, jak wyjdzie na parkiecie, jeżeli zderzą się kultury teatralna z taneczną. Zobaczymy to dzisiejszego wieczoru. No, na razie się jeszcze nie pozabijaliśmy, więc sądzę, że się utrzymamy do końca ćwiczeń, to pokażę, będzie nam naprawdę udane. Cieszę się, że mogę spróbować czegoś nowego. Nigdy nie próbowałam tańca towarzyskiego, jest to dla mnie niezwykle duże wyzwanie. Na galę wybraliśmy tango argentyńskie, ponieważ fascynuje ten taniec i namówiła mnie do tego moja siostra, Agnieszka Jurczyk. Czy chciałabym mieć elementy teatralne? Na pewno chciałabym tam mieć dużo emocji, dużo pasji, namiętności. W przypadku wygranej, jeżeli nam się to uda, pieniążki przekażemy na Julę Nikoń, która jest chora na dziecięce chorobę mózgową. Przed Państwem Igor Juszczyk, Marta Łaska w tańcu. Tango Argentino do utworu Roxana. Zapraszamy! Tango Argentino wykona dla Państwa para z numerem 6. Marta Łaska oraz Igor Juszczyk. Your face, his hand upon your head.
lips caress your skin. It's more than I can stand. Heaven's love. Your skin is like a zobaczyć, że na parkiecie tanecznym równie dobrze się spisujesz. Igorze, czy to twoja zasługa? To jest zasługa Marty na pewno. Marta się starała na treningach. Jest ambitnym uczniem, także brawo. Było widać. Gratuluję, Marto. Czy zatem na deskach teatru czujesz się równie dobrze jak na parkiecie tanecznym? Absolutnie nie. Na parkiecie tanecznym jest to o wiele ciężej. Nie mieliśmy za dużo prób. No może by było więcej, byłoby bardziej pewnie, ale i tak się wspaniale robiło. I sądzę, że przygoda z tańcem jest równie piękna jak przygoda z teatrem. Tak, było pięknie, na pewno. Sylwio, ty jako ekspert teatralny, powiedz nam, czy dzisiaj Igor z Martą dobrze odegrali swoje role? Oczywiście, że tak. Po Marcie można było się tego spodziewać. Pięknie, teatralnie. Też Igor oczywiście świetnym instruktorem jest. Także pamiętam z poprzedniego tańca też. Pięknie tam partnerkę obracałeś. Naprawdę, no jestem pełna podziwu. Nie wiem, co powiedzieć. Powiem, że nie byłam przygotowana, bo myślałam, że nie będę zapytana. Napisałam sobie świetnie. Świetnie się bawicie. Tak na poważnie tutaj, ale to też była zabawa. Brawo. Moniko, a ty co powiesz o tym występie Igora i Marty? Udawali, czy tańczą, czy naprawdę tańczyli? Nie no, tańczyli. Tango to zdecydowanie jest mój ulubiony taniec i zawsze się najlepiej czuję. Brakowało rzeczywiście trochę swobody, Marta, tak jak powiedziałaś. Aczkolwiek ogólny obraz bardzo mi się podobał. Igor, widać, że włożył dużo serca w to, starałeś się przy tej małej ilości prób, żeby ta choreografia była widowiskowa i była faktycznie, więc nie macie się czym martwić, super. Marta, trochę więcej pewności siebie, dobra? Dużo serca, dużo emocji. Zapraszam was do Agaty, do pokoju gwiazd. Gorące brawa, Igor i Marta. Tango, tango i po tangu, słuchajcie, jak było? Daliście z siebie wszystko, co? Zresztą widać to po was. No cóż, było troszeczkę trudno, troszkę się starliśmy w jednym momencie, bo ja się bardzo chciałam obrócić, a Igor bardzo nie chciał. Ale no... Ale nie było tego widać. Nikt nie zobaczył. W sumie... Nikt nie zobaczył. Konflikt troszeczkę, nie? Ale było naprawdę super. Jak trema? Dużo ludzi tam na sali? Wywołuje to jakieś takie dziwne emocje was? Czy... Trema? Co to jest trema? Ja trema, Igor, tu gwiazda, słuchajcie, gwiazda. Nie, no słuch. Daliśmy radę. Ja chyba bardziej bym stremowała niż Marta. No Marta występuje na scenie, no nie. W końcu teatr, ja, tak? Ja turniejowo już dawno nie tańczyłem, także... Ale było naprawdę niesamowicie, więc trzymamy kciuki, udało żebyście... Się. Udało się. Słuchajcie, udało się! Elegancko. No słuchajcie, słychać było, że się udało. Także trzymamy kciuki, żebyście wygrali. Fajnie, elegancko. I got this feeling, somebody dance with me.